Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear po mojej dłuższej przerwie. Dzisiaj obiecany odcinek, który ma za zadanie dokładnie omówić szklany kokpit we Flight Gear. To znaczy, myślę, że to będą dwa odcinki, bo myślę, że tak z jeden będziemy omawiali z godzinę, bo tutaj mamy dwa ekrany, jeżeli chodzi o szklany kokpit. Tutaj we Flight Gear się to nazywa FG1000 jako właśnie imitacja Garmina G1000, tutaj zbieżność nazw nie jest przypadkowa oczywiście, ale też zapewne tutaj twórcy Flight Gear nie mogli użyć oryginalnej nazwy, no bo oczywiście prawa autorskie i tak dalej, więc pewnie dla bezpieczeństwa woleli to nazwać FG1000, czyli właśnie można powiedzieć Flight Gear 1000. Ale, że tak powiem, wiadomo co chodzi, właśnie o szklany kokpit Garmina. Ja w tej chwili jestem w samolocie Cessna 182 Model T i to jest właśnie jeden z samolotów, który oferuje szklany kokpit. I we Flight Gear znalazłem trzy domyślne samoloty, które używają szklanego kokpitu. Te trzy samoloty możemy pobrać sobie bezpośrednio z oficjalnego hangaru. Tym, którym właśnie teraz lecimy, jest to Cessna 182, z tym, że nie model S, a model T z 2001 roku, więc tutaj musimy sobie to zmienić na model 2001, bo ten pierwszy to jest oczywiście, tutaj zawiera tradycyjne zegary. Mamy też Diamond, jest to też samolocik, który zawiera szklany kokpit Diamond 40. Tu akurat też nie mamy żadnej informacji, że jest tam szklany kokpit, ale tak właśnie jest. Niestety tutaj testując ten samolot zauważyłem, że nie działał mi Primary Flight Display. Po prostu się jakby zaciął i nie miałem wskazań wysokości czy też prędkości. Także nie wiem, czy to akurat wtedy mi się przycięło coś, bo czasami ten szklany kokpit no, ma takie przywieszki. Czy po prostu ogólnie ten samolot jest troszkę zepsuty, ale mamy też tutaj szklany kokpit i mamy też Piper Cuba ze szklanym kokpitem, z tym, że tutaj też musimy zmienić wersję. Tu akurat mamy podpisane, że jest FG1000 Glass Cockpit, więc musimy na przykład wskazać sobie tą wersję Piper Cuba i mamy jeszcze drugą, mocniejszą, 150 koni mechanicznych, także wersję super, więc tutaj też możemy latać na szklanym kokpicie. I jeszcze z takich ciekawostek, jeżeli chodzi o naszą tutaj domyślną Cessnę 172P, to ona również otrzyma szklany kokpit. Jest już wersja deweloperska, można sobie na GitHubie pobrać właśnie repozytorium tego samolotu, gdzie mamy właśnie brancha z tą wersją, która udostępnia Glass Cockpit. Testowałem to niestety też, tam jeszcze nie do końca wszystko działa, ale jest to jeszcze wersja deweloperska, więc musimy jeszcze chwilę poczekać, zanim ten samolot już otrzyma oficjalnie szklany kokpit. Możliwe też, że jest więcej takich samolotów, no ja znalazłem takie. Także wróćmy teraz do symulatora. Co ciekawe, jeżeli byśmy byli w samolocie, który w ogóle nie oferuje szklanego kokpitu tutaj nam w kokpicie, to zawsze z menu debuguj tutaj możemy włączyć sobie też okienka osobne FG1000 dla Primary Flight Display, jak i Multifunction Display. Włączmy sobie to pierwsze. To niestety jakaś troszkę przycinka jest. I mamy wielgachne okno właśnie też tutaj z tym właśnie pierwszym wyświetlaczem Primary Flight Display, który pokazuje nam podstawowe parametry lotu. Okno jest wielkie. Tutaj właśnie przydałoby się wiele monitorów może, żeby latać za pomocą tego okna. Ewentualnie też możemy sobie zmniejszyć rozmiar tego okna. No, możemy. O, możemy. Trzeba trafić, ok, tak, i możemy sobie też takie okna po prostu wyświetlić, jeżeli nie latamy na szklanym kokpicie, w sensie samolot nie wspiera tego szklanego kokpitu, ale jeżeli samolot wspiera ten szklany kokpit, to lepiej z tych okien nie korzystać, dlatego że one niekoniecznie są kompatybilne z tym, co mamy w kokpicie, więc ja nie będę tych okien używał. Jeżeli chodzi o ten samolot Cessna 182, no to powinno być T, ISS, to też możemy sobie wyświetlić dodatkowe okienka, tym razem włączę sobie Multifunction Display i też mamy, aha, tylko mam jakiś błąd teraz, ja włączyłem Multifunction Display, a włączył mi się Primary Flight Display, ale może przez to, że właśnie ruszałem te okienka z tutaj debuga, bo podejrzewam, że to może coś nam tutaj czasami napsuć. No i niestety też zauważyłem, że czasami się ten w ogóle cały Glass Cockpit przycina we Flight Gear, także niekiedy nie da się wtedy na przykład ustawić headingu,
ustawić tutaj nawigacji, znaczy częstotliwości dla nawów i tak dalej, więc czasami coś się zatnie i to najgorsze jest, jeżeli, że to się może stać zawsze, na przykład podczas lotu. Nie wiem, od czego to zależy jeszcze, ale no, zdarzyło mi się już tak nie raz, więc to jest troszkę irytujące, no bo niestety uniemożliwia to za bardzo lot. Mam nadzieję, że to zostanie poprawione, bo ja jestem teraz na wersji tej Long Term Support 2020.3.11, ale może już w wersji tej deweloperskiej zostało coś tam ponaprawiane. Aż tak bardzo w wersji deweloperskiej tego nie testowałem jeszcze. Ale mam nadzieję, że to będzie poprawiane, dlatego że też ta Cessna domyślna, jak mówiłem, też będzie wspierała Glass Cockpit i no, myślę, że powinni to ponaprawiać, te przycinki, bo one po prostu uniemożliwiają w ogóle lot. Ale dobrze, wróćmy do naszego szkolonego kokpitu i na dzisiejszym odcinku skupimy się na tym pierwszym wyświetlaczu. Jest to Primary Flight Display. I oczywiście ten drugi to jest Multifunction Display, wyświetlacz wielofunkcyjny. No i tutaj jak widzimy mamy podstawowe parametry lotu wyświetlane, a tutaj mamy wyświetlane dodatkowe informacje jak prasa silnika, jak mamy tutaj mapkę, czy też możemy sobie otworzyć dodatkowe okienka, które tutaj wyświetlają przeróżne informacje. A tu ogólnie mamy tą jedną informację wyświetlaną co teraz i za bardzo jej nie można zmienić, no bo to zawsze musi pilot widzieć. A co tutaj pilot widzi, to oczywiście jest po pierwsze sztuczny horyzont, widzimy tutaj tak linię horyzontu, na dole ziemia brązowa, na górze niebo. Mamy też tutaj pozycję naszego samolotu tymi żółtymi tutaj kreskami pokazaną, jak i poziom tutaj skrzydeł. No i widzimy pochylenie naszego samolotu góra-dół. Tutaj mamy podziałkę, tutaj mamy kreskę 5 stopni, 10, 15, 20 i tak dalej do góry, jak i w dół. Mamy kąt pochylenia na skrzydło, tu mamy 10 stopni, 20, 30, 45 i 60, jak i w lewo, jak i w prawo. Tutaj ta kreseczka oznacza chyłomierz. Tutaj oczywiście nie mamy chyłomierza standardowego, więc nie mamy kulki, więc mamy tutaj taką kreseczkę, która nam mówi o wyślizgu czy ześlizgu. Niestety nie mamy wskazania zakrętu standardowego, dlatego że normalnie tutaj na tym takim tutaj wyszarzonym łuczku, takim obszarze, powinniśmy mieć jeszcze białe wskaźniki, które by nam pokazywały, gdzie jest właśnie ten skręt standardowy i jak mocno powinniśmy zakręcić. Niestety to w ogóle tutaj nie funkcjonuje, nie jest to symulowane, no a szkoda. Idąc dalej, tu mamy prędkościomierz, oczywiście mamy prędkość wskazywaną tutaj, indicated airspeed, no w tej chwili 6 węzłów, pewnie ze względu na wiatr. Tutaj mamy też true airspeed, tak, mamy pokazany TAS jako 5 teraz węzłów. Oczywiście im wyżej będziemy, tym prędkość ta rzeczywista będzie wyższa, co już też mówiłem w poprzednich odcinkach, od czego to zależy. Tu jeżeli chodzi jeszcze o prędkościomierz, to będziemy mieli tak zwane punkty referencyjne wskazane. Będziemy mieli VX, VG i VY pokazany. Oczywiście VX to jest prędkość przy maksymalnego wznoszenia się, najbardziej stromego pod największym kątem, tak żeby nabrać jak najszybciej wysokości i ominąć przeszkody, no nie tyle wysokości, co właśnie ominąć przeszkody. VX to oczywiście jest to prędkość, przy której najszybciej dotrzemy na zadany pułap. No i mamy jeszcze tam VG, to jest od szybowania i to jest prędkość, przy której najlepiej się szybuje, kiedy padną nam silniki, ale oczywiście tych markerów teraz nie widać, bo te prędkości są tam wyższe. Ja wystartuję, to może będziemy je zaraz widzieć, ale omówmy to jeszcze wszystko po kolei. I te prędkości referencyjne, je się ustawiało poprzez tutaj wejście w to menu, tu jest timer ref, ref właśnie od tych prędkości referencyjnych, jak VX, VG i VY. Niestety ten przycisk tutaj nie jest symulowany, a szkoda. I timera też nie mamy, czyli naszego stopera, żeby sobie tutaj włączyć. Pójdźmy teraz tutaj na prawą stronę, tutaj mamy taśmę z wysokościami, tutaj mamy naszą obecną wysokość pokazaną w stopach. Tutaj prawdopodobnie też można sobie zmienić jednostki alt unit, ale to nie działa. Normalnie byśmy mogli sobie może zmienić na metry i z powrotem na stopy, ale to nie działa i mamy tylko pewnie tylko w stopach. Tak, też tu mamy naszą wskazaną wysokość, tutaj mamy wskaźnik nastawy wysokości dla autopilota, jak i tutaj informację liczbową, jaki to jest nastaw. Jeżeli chcemy teraz dla autopilota nastawić sobie wysokość, a ja chcę, nastawię sobie 5000, no to widzimy, że jak tutaj pokręcimy tym pokrętłem Alt, wystarczy tutaj gdziekolwiek pokręcić, to widzimy, że zmienia nam się wartość co 100 stóp. No i tak samo ten wskaźnik nam tutaj chodzi i jeżeli chcemy przyspieszyć tutaj nastaw co 1000 stóp, to kręcimy trzymając Shift, czyli trzymam klawisz Shift i rolką myszy, teraz na pokrętle Alt, scrolluję kółkiem
i widzimy, że wartości nam skaczą teraz co 1000 stóp, więc w ten sposób możemy dużo szybciej sobie nastawić na przykład wyższe wartości jak 5000. No ja sobie nastawię teraz 5000. Także wysokość ustawiona dla autopilota. Ustawmy sobie teraz ciśnienie. Tak, tutaj mamy ciśnienie dla wysokościomierza. W tej chwili mam nastawione 2,992 cala super rtęci. Ja sobie na szybko sprawdzę pogodę w metarze i tu mamy od altitude 2,998. No więc nieznacznie trzeba sobie tutaj to przekręcić, przedstawić. Tu mamy pokrętło podpisane Baro. To są w sumie dwa pokrętła, tak? Mamy w środku pokrętło podpisane jako kurs. To jest to pokrętło tutaj w środku. A to zewnętrzne jest Baro, czyli to duże tutaj na zewnątrz, to jest Baro, czyli zmiana tutaj ciśnienia. I widzimy, że ono się zmienia, jak kręcę tym pokrętłem. Więc tutaj nastawmy Baro 2,9, bodajże 8 było. Więc tak sobie to nastawię. Tak, 9,8, dobra. No i tutaj z boku mamy jeszcze prędkość pionową. W tej chwili pokazuje mi 10 stóp na minutę, co ciekawe. Powinno być w sumie 0, bo się nie wzbijam. No i oczywiście ten wskaźnik będzie nam się przesuwał do góry, czy to w dół i liczbowo pokazywał naszą prędkość pionową, czy to na minusie, gdy będziemy opadać, czy to na plusie. Tu mamy wartości 1000 stóp, 2 to 2000 stóp na minutę, tu będzie 3-4 tysiące stóp na minutę i tak dalej. I tak samo na minusie. No tu mamy też pokazany glide slope. W zasadzie nie wiem czemu, on się powinien włączyć dopiero jak będziemy na ścieżce podejścia i aktywujemy sobie approach. Ale tutaj mi się wyświetla glide slope. Może on się zawsze wyświetla, no już nie pamiętam jak to było w tym Garminie, ale widzimy, że się wyświetla na stałe. I teraz rąbik jest na środku, co sugeruje, znaczy w ogóle on powinien chyba być niewyświetlany, nie wiem czemu się wyświetla. Może jestem gdzieś podłączony do jakiegoś ILS-a. A może jestem, bo tutaj mam coś nastawione na nawach. Naw 1, nie, bo byłby localizer, to nie wiem czemu to się wyświetla, no ale się wyświetla nam też rąbik. W każdym razie to jest do podejścia ILS, tym możemy sobie, może to zobaczyć sobie później jak będę podchodził do lądowania. No i tak, przejdźmy teraz do tutaj tego wskaźnika kierunku lotu, czyli mamy tutaj naszą busolę pokazaną, tutaj mamy nasz obecny kurs, w którym stronę jesteśmy skierowani, jest to w tej chwili 2,84 stopnia. No oczywiście ten kurs będzie się zmieniał, jeżeli będziemy zmieniali pozycję naszego samolotu. Mamy też możliwość nastawy headingu, czyli tutaj tego wskaźnika. To robimy tym pokrętłem, tu jest podpisane heading, więc wystarczy tym kręcić rolką myszy. No i widzimy, że zarówno mi się ten wskaźnik zmienia, czyli ten back heading, jak i liczbowa wartość też mi się zmienia. No i na przykład do startu dobrze jest sobie ustawić heading wzdłuż tak tutaj osi lotniska. Czyli ustawmy sobie heading taki, jaki mamy obecny. I jeżeli chcemy to zrobić, to możemy to zrobić szybko, automatycznie. Normalnie w Garminie ten przycisk się wciska i on ustawia heading na obecny kurs, a tutaj musimy przytrzymać klawisz Shift i na przykład pokręcić rolką i widzimy też, że heading nam wskoczył idealnie na kurs. Także tak to się odbywa. Tu możemy też chyba też kliknąć, dam Shift i kliknę, tak samo ustawia się heading. Więc możemy kliknąć albo scrollować z Shiftem i się ustawia, synchronizuje się heading z naszym obecnym kursem. I też potwierdzenie liczbowe się zgadza. Tu mamy z kolei nastaw kursu. Nastaw kursu działa bardziej, jeżeli zmienimy sobie pomoc nawigacyjną, bo w tej chwili jestem na zarządzaniu przez GPS, jeżeli chodzi o nasz lot. Jeżeli sobie zmienię tutaj CDI, czyli Course Deviation Indicator, na przykład na NAV 1, to teraz dopiero będziemy mogli zmienić sobie kurs. No i widzimy, że liczbowo mi się zmienia. Oczywiście nie jestem dostrojony do jakiegoś tutaj pobliskiego wora, więc nie widzimy jeszcze wskaźnika dla wora, ale to sobie może nastawimy zaraz, żeby to też zobaczyć. Tak, ale to tym pokrętłem zmieniamy kurs. No i CDI możemy sobie przeskoczyć dalej do NAV 2 i GPS. Oczywiście jeżeli NAV 1 lub 2 będzie dostrojony do ILS-a, to nam się tutaj wyświetli nie NAV 1, tylko na przykład LOC 1, czyli Localizer pierwszy i tak dalej. Tu mamy No Data, czyli nie jesteśmy dostrojeni do żadnego pobliskiego. No i zobaczmy sobie teraz właśnie może jak tego NAV-a nastawić do jakiegoś tutaj pobliskiego wora. Dajmy sobie mapę i tutaj dajmy sobie punkty nawigacyjne. No tu mamy jakiegoś wora na lotnisku, jestem na lotnisku w San Francisco. Tu mamy Sierra Foxtrot Oscar i sobie dajmy tutaj jeszcze data, wyświetlmy sobie częstotliwość. Mamy do nastawy 115.80.
Ja chcę sobie to zrobić dla nawa pierwszego, więc najpierw musimy zaznaczyć, że chcemy zmienić częstotliwość dla naw 1. Aktywny naw mamy zaznaczony tutaj tym prostokątem niebieskim. Żeby zmienić tutaj między naw 1 a naw 2, klikamy sobie po prostu to pokrętło naw na środku i widzimy, że tu nam przeskakuje naw 1, naw 2 i tak dalej. I tutaj po zewnętrznej stronie mamy zawsze częstotliwości standby'owe, a po wewnętrznej aktywne. I to samo się tyczy komów, tak? Bo tu nastawiamy sobie częstotliwości dla komunikacji i tu mamy komy standby'owe na zewnątrz, a wewnątrz mamy te aktywne. Ale wróćmy do nawa, więc przełączmy się na naw 1. Jesteśmy na naw 1 na standby'u. I teraz zmienimy standby'ową częstotliwość na 115.80. I teraz tak, że jak pokręcimy sobie tutaj tego nawa, to zmieniamy liczbę po przecinku, czyli kiloherce, i tu sobie ustawmy 80. W sumie 800. Nie w tą stronę. Ok, a żeby zmienić teraz megaherce, to kręcimy tak samo tutaj rolką myszy, ale trzymając klawisz Shift. I tu zmieniamy 115. O, jest. 115.80. I teraz musimy aktywować tego nawa. Tu mamy transferki do przerzucania się między tymi częstotliwościami standby a aktywna. I klikamy. Jest aktywna. I mamy potwierdzenie, że jest to Sierra Foxtrot Oscar, więc się zgadza. Tu też na mapce widzimy, że się nam aktywował ten WOR. No i teraz przy okazji możemy sobie zmienić teraz CDI na nav 1. O, widzimy już wskazanie naszego wora, nastaw kursu, odchylenie igły i tak dalej. Możemy teraz sobie kursem tutaj pokręcić i zmienić na przykład, że chcemy lecieć idealnie do wora. O, igła też powinna się nam wyśrodkować. No, mniej więcej takim kursem powinniśmy lecieć, żeby dolecieć teraz do tego wora, co też widzimy tutaj na mapce, że to by się zgadzało. No i też możemy wora odsłuchać normalnie, powinniśmy móc odsłuchać kod Morsa. Tutaj do tego celu musimy sobie włączyć na głośniki na przykład odsłuch nav 1, żeby móc sobie nav 1, kod Morsa nav 1 odsłuchać. Ale nie wiem, czy to działa, bo jakoś chyba też nie za bardzo to audio nam działa. Mamy też tutaj pokrętło głośności dla worów. Znaczy dla nawów, żeby odsłuchać jakiegoś nawa. Tu mamy teraz 100%, możemy sobie przyciszyć i przygłośnić. Tak samo możemy tutaj z shiftem kręcić, co da duży skok o 10 chyba, czy tam nawet więcej, tak, o 10 stopni, procent, o 10%, a tu mamy pojedynczo, dobra. Ale no niestety, tutaj odsłuch nam niestety nie działa, jeżeli chodzi o nawa. Zobaczmy sobie teraz odsłuch koma, tak, to jest podobna historia. Mamy tutaj pokrętło kom, klikamy środek, żeby przeskoczyć między kom 1 a kom 2. Dajmy sobie COM2 tym razem, ustawmy sobie tutaj częstotliwość do odsłuchania ATIS-u na naszym lotnisku. To będzie częstotliwość 118, czyli tutaj też z shiftem, żeby zmienić megaherce, 118 i teraz bez shifta kręcimy na 850 i mamy 850. Aktywujmy sobie tutaj tym przyciskiem, jest aktywowany COM i już słychać informację ATIS. Niestety też tu jest błąd, bo ATIS powinien być słyszalny dopiero wtedy na komie 2, jak tutaj włączymy sobie też głośnik COM 2. Teraz dopiero powinien być słyszalny. No niestety te przyciski, mam wrażenie, w ogóle są jakąś atrapą i to nic nie działa, jeżeli chodzi o audio. No a jeżeli nie chcemy słuchać tego, to zmienimy sobie częstotliwość i tak, ATIS przestanie nam tutaj komunikować. Zobaczmy sobie u góry te informacje. Tutaj mamy informacje z planu lotu, dokąd chcemy teraz lecieć. Tu mamy informacje z jakiego punktu, w tej chwili nie mam informacji z jakiego punktu, bo jest to u mnie punkt startowy, właśnie lotnisko Kilo Sierra Foxtrot Oscar, pas 28 prawy. Tak, ale tu mamy informacje, skąd lecimy, do jakiego punktu lecimy. Tu jest dystans do następnego punktu, w tej chwili 0 mi pokazuje, w sumie nie wiem czemu. Ale oczywiście ten plan lotu jest stąd wzięty, z route managera. Niestety sam tutaj FG1000 nie oferuje możliwości wprowadzenia planu lotu, a szkoda, bo normalnie
powinna być taka możliwość. Poprzez tam inne widoki po prostu do wyboru planu lotu, tam jest, powinna być możliwość oryginalnie wprowadzenia sobie planu lotu. Tutaj tego nie ma, dlatego mamy dostępny route manager i po prostu tutaj standardowym okienku musimy sobie to zrobić. Także tutaj jakiś plan lotu sobie wcześniej wklepałem, żeby was tutaj nie zanudzać, bo już to pokazywałem w poprzednich filmach bodajże o Boeingu 777. Tam dokładnie o route managerze mówiłem. Tak, a tu mamy teraz informację o dystansie do następnego punktu i o kursie, jakim powinniśmy lecieć, bearing, tak, 284. Tu na dole będą informacje o autopilocie. W tej chwili autopilot jest wyłączony. O, ja go włączę. Widzimy, że włączył mi się autopilot. Jest w trybie roll i pitch, jeżeli chodzi o wysokość. Tu mamy też fly director, przycisk FD, który nam włączy tutaj te strzałki w kolorze magenta, pokazującym, jak powinniśmy lecieć. Możemy zmienić tryb pracy autopilota na heading, czyli utrzymywanie teraz tego niebieskiego wskaźnika heading, czy też kursu 284. Heading to jest oczywiście też kurs, w którym zostanie skierowany nos samolotu, więc jeżeli będziemy mieli boczny wiatr, to będziemy lecieli po zupełnie innej ścieżce niż heading nam wskazuje, więc to też trzeba mieć na uwadze. I mamy też opcję NAV. W ogóle ciekawe, że to działa nam na ziemi, bo jestem teraz na ziemi zaparkowany. Dostroiliśmy się teraz do VOR-a, jeżeli chodzi o autopilota. Jesteśmy w trybie VOR. Po kliknięciu na NAV, jeżeli będziemy w trybie GPS, to wtedy nam się tu włączy GPS. Także NAV-em włączamy ogólnie nawigację po GPS-ie, czy po VOR-ze, czy do lokalizera. Mamy przycisk Approach. Strasznie tutaj to się kręci. Jeżeli włączymy sobie Approach, to oczywiście będziemy w trybie do lądowania. To oznacza, że nie tylko przechwycimy lokalizer jak dla NAV-a, ale też przechwycimy Approachem Glide Slope'a, czyli ścieżkę schodzenia, co będzie potrzebne przy ILS-ie. Mamy tryb VS, Vertical Speed, czyli teraz ustawiamy sobie prędkość pionową. Tu mamy klawisze Up, Down, żeby sobie zmienić tą wartość. W tej chwili mamy 0 stop na minutę, więc w sumie samolot nie będzie się ani wzbijał, ani opadał. Możemy dać Up i widzimy, że nam się podnosi co 100 stóp wartość. Na przykład możemy dać sobie, nie wiem, 500-600, możemy dać w dół, żeby zniżać. Będziemy mieli wartość na minusie. O, i mamy minus 100, czyli teraz będziemy zniżać. Mamy też Flight Level Change, czyli jeżeli zmienimy sobie wysokość i aktywujemy ten przycisk, to jesteśmy w trybie teraz Flight Level Change 80 węzłów. On tu nam podaje prędkość, jest to prędkość, z jaką będzie się starał utrzymywać, tak, no, prędkość naszego samolotu. A my musimy manetką ciągu albo na przykład zwiększyć ciąg, żeby się wzbijać, albo odciąć, tak, manetkę ciągu, żeby samolot mógł się zniżać. Więc w taki sposób to działa w tym samolocie. To jest ciekawe w ogóle. Tu możemy to wyłączyć. Tak, tu widzimy, że jak włączymy Flight Level Change, to też nam się aktywuje tutaj utrzymywanie prędkości 80 węzłów. Jak to dezaktywuje, to ta informacja znika. Tak, tu mam przyciski Up, Down, co mówiłem. Mam jeszcze przycisk Back Course, to jest, tak, BC. Tu niestety ten przycisk nie jest symulowany, ale on jest przydatny, jeżeli podchodzimy na przykład do lądowania, gdzie ILS jest, ale z drugiej strony pasa, więc wtedy możemy takim BC się posłużyć. Albo ewentualnie jak wykonujemy zakręt proceduralny podczas podejścia do lądowania, gdzie musimy najpierw odlecieć od lotniska. Jeżeli mamy na tym pasie ILS-a i chcemy odlecieć od lotniska najpierw, żeby później zawrócić i polecieć w stronę lotniska, to w tej fazie odlotu od lotniska też możemy włączyć ten back course, żeby samolot nam sam nawigował idealnie po osi pasa. OK, mamy jeszcze VNAV. Niestety VNAV też nie działa w tym samolocie i tutaj tak utrzymywanie profilu wysokości nam nie działa. No i mamy przycisk Alt do utrzymywania wysokości. W tej chwili dałem Alt, jesteśmy na 0, więc tak włączył mi 0. No Alt oczywiście trzyma wysokość, na której aktualnie się znajdujemy. No i mamy Flight Director, co pokazywałem, wyłącz autopilota, o ile się da. Coś mi się autopilot nie chce wyłączyć. No ciekawe, czemu autopilot się nie chce wyłączyć? Czy tu mamy opcję autopilota? Może powyłączam to tym. No nie bardzo to działa. No dobrze, no włączałem autopilota, nie chce się wyłączyć. Ok, w sumie on nie powinien się włączyć na ziemi chyba, ale się włącza, dobra. Także tak to tu wygląda. Przejdźmy teraz do dolnego tutaj, do tych dolnych przycisków. Tego jeszcze nie omawialiśmy w ogóle, tej dolnej tutaj przestrzeni, bo mamy tak. Mamy tutaj informację outside air temperature 16 stopni, czyli to jest
temperatura powietrza na zewnątrz. W tej chwili 16 stopni jest w San Francisco. Mamy XPDR, to jest transponder, a tutaj mamy nasz squawk i tryb transpondera on, czyli włączony. W sumie powinien być może ground albo coś, nie wiem, wszyscy na pasie, to może i być on, dobra. I mamy local time, godzina 1:31. Jeżeli to sobie potwierdzimy, zobaczmy, potwierdźmy to z czasem. Tak, lokalny czas 13:31, więc 1:31, to się zgadza. I zobaczmy teraz te przyciski funkcyjne. Jeżeli chodzi o pierwszy przycisk, mamy inset, taką wstawkę, jest to wstawka z mapką, jeżeli sobie to włączymy. Przy okazji włączają nam się dodatkowe opcje dla mapy. Pierwsza opcja to jest off, po prostu wyłącz tą mapę, możemy dać off, wyłącza się mapa i wracamy do tutaj oryginalnych ustawień tych przycisków soft key. Dajmy jeszcze raz mapę. Kolejna opcja to jest declutter dla tej mapy, czyli możemy sobie tutaj usunąć poszczególne informacje. Pierwsze wciśnięcie powinno nam usunąć przestrzenie powietrzne, ale nie zauważyłem, żeby to robiło prawidłowo. Drugie wciśnięcie decluttera to usuwa nam pomoce nawigacyjne i to się stało. Mamy tylko nasz plan lotu i jeszcze lotniska zaznaczone. I jeżeli teraz jeszcze raz damy declutter, to usuną się też lotniska. Daję declutter, lotnisko zniknęło. I kolejny raz declutter, wraca wszystko, z powrotem jest wyświetlane. Także tak to działa, jeżeli chodzi o declutter. Tu mamy opcję traffic, możemy sobie włączyć jeszcze dodatkowo tutaj ruch lotniczy wyświetlany na tej mapce. Nie wiem, czy tu jakiś widać, chyba nie. Dobra, wyłączę to. Tak to jak widzimy, że jak włączymy jakąś opcję, jakaś opcja jest włączona, to ten napis się podświetla. Tak, tutaj traffic jest na czarno, tu jest na biały podświetlony. Mamy włączone topografię terenu. Wyłączmy to. Widzimy, że tutaj no, miasta nam zniknęły. Tak? Jak włączymy topo, to mamy tutaj kształtowanie miast, dróg i takie rzeczy. Jak to wyłączę, to znika. Mamy też terrain. Możemy wyłączyć teren i mamy po prostu czarną mapę. Tak? Jest troszkę, powiedzmy, może być czytelniej. Mamy, może jeszcze deklaterem sobie tutaj poczyścić. Ale dobrze, przywróćmy to wszystko. Idąc tu dalej, no mamy back. Tak? Wciskając back, po prostu wracamy do poprzedniej strony, czyli w tym wypadku do naszych tutaj oryginalnych ustawień i przycisków. No i ta mapka zostaje, tak? Jeżeli chcemy wyłączyć mapkę, to zawsze musimy dać inset i dać off, tak? Jeszcze raz inset, żeby włączyć mapkę. Za dużo naklikałem. Backiem wracamy, mapka się wyświetla. Idąc dalej, mamy tutaj przycisk Primary Flight Display, czyli tu mamy opcje dla naszego tutaj tego wyświetlacza. Tu wiele z tych opcji nie działa, tych chyba dwa pierwsze zauważyłem, że nic nie robią. Mamy wiatr, to jest fajna opcja, możemy sobie tutaj wyświetlić wiatr w trzech możliwościach. Mamy trzy opcje do wyświetlenia wiatru, dajmy pierwszą. To jest taka opcja krzyżowa, która nam pokazuje, że wiatr czołowy jest o sile 5 węzłów i wiatr z prawej strony mamy 2 węzły. Tak? Tu mamy opcję drugą, to nam właśnie pokazuje, skąd wieje wiatr i tu mamy prędkość wiatru 6 węzłów. I mamy opcję trzecią. Tak samo mamy informację tak strzałkową, która pokazuje, skąd wieje wiatr. Mamy też liczbowo. Wiatr wieje z kierunku 309 stopni. T oznacza true, czyli rzeczywisty kurs magnetyczny. I mamy wiatr z prędkością 6 węzłów. Tak? Tu mamy taką pełną informację, można powiedzieć. Także kto co lubi, minimalistyczna informacja albo taka informacja, tak, gdzie ta strzałka zostaje, ten jeden wektor zostaje rozbity na takie dwa wektory pokazujące równolegle do naszego samolotu, czy to wiatr czołowy, czy tylny, czy wiatr boczny i odpowiednio siła tego wiatru, więc fajnie jest to pokazane. No, zostawmy sobie tą opcję trzecią, tu dajmy back, oczywiście off wyłącza to okienko z wiatrem, dajmy opcję trzecią i dajmy back, wróćmy do poprzedniej tutaj. Poprzednich opcji. Kolejna opcja to jest Omni Bearing Selector i ona chyba nie działa z tego co zauważyłem, a to ogólnie po kliknięciu tego to się powinno podświetlić, że jest zaznaczone i jeżeli byśmy lecieli tutaj wedle GPS-a do naszego następnego punktu na trasie i byśmy dolecieli do tego punktu mając włączoną tą opcję, to samolot nie kontynuowałby, tylko no, wykonywałby kręgi nad tym punktem. Ale to nie działa. Dobrze, jeźdźmy dalej. Mamy CDI. Kurs Deviation Indicator. Tu możemy sobie właśnie wybrać, jak już pokazywałem, nasze pomoce nawigacyjne, czyli w jaki sposób chcemy w ogóle nawigować samolotem. Czy za pomocą NAV2, czy za pomocą GPS-a, czy za pomocą NAV1.
Oczywiście, jeżeli będziemy dostrojeni do lokalizera, do ILS-a, to nav 1 zmieni nam się na log, co sugeruje, że jesteśmy teraz na, będziemy nawigowali do ILS-a, na przykład przy podchodzeniu do lądowania. Tutaj lecąc z planem lotu, najlepiej sobie wybrać właśnie GPS-a, tak, żeby samolot podążał tutaj trasą automatycznie. Jeżeli dostrajamy się do wora, to możemy wybrać nav 1 na przykład i tak dalej. Aha, ja chyba jeszcze nie pokazałem wszystkich opcji z Primary Flight Display, bo tu skończyłem na wietrze. Zobaczmy sobie tak, że tu mamy jeszcze Bearing 1 i Bearing 2. To są dodatkowe pomoce nawigacyjne, jakie możemy sobie włączyć. Nav 1, mamy Nav 2 i oczywiście wyświetla nam się też strzałka, może to na razie ukryję. Ona się w tej chwili chyba pokrywa. Mamy GPS i ADF. Czy tu mamy ADF? No nie mamy akurat, chyba. Tak, musimy mieć osobne urządzenie do nastawienia ADF-a, ale tak, tutaj chyba ten samolot tego nie oferuje, mimo że tutaj wyświetla nam taką możliwość. No i tak samo strzałka druga, taka gruba, czy też z podwójną linią, jako dodatkowa też pomoc nawigacyjna, też wszystkie te możemy sobie powłączać, czy to GPS-y, nawy, czy ADF-y. Mamy też opcję HSI format, niestety to nie działa, ale to by nam zmieniło tą busolę magnetyczną. Wyświetlałoby się pewnie w inny sposób, może taka byłaby łukowa bardziej albo inna, no tutaj mamy zawsze tą okrągłą i nie możemy tego zmienić. Tu mamy Alt Unit, co mówiłem, ale to chyba też nie działa, czyli zmiana jednostek stóp na metry i mamy standard baro, to nam zmieni ciśnienie atmosferyczne na standardowe, czyli to będzie końcówka 9.2, wciśniemy to, tak, i nam zmienia na standard baro. Bardzo fajnie, możemy sobie szybko nastawić ciśnienie standardowe. Ja tu wrócę tym pokrętłem zewnętrznym na 9.8, to było ok. No i dobrze, wróćmy tutaj back. To tyle, jeżeli chodzi o opcję Primary Flight Display. Idźmy dalej. Dalej mamy transponder, czyli tu możemy sobie ustawić nasz squawk oraz tryb transpondera. Jeżeli chcemy ustawić squawk sami, to wybieramy sobie code, tak? Dajemy code i mamy cyferki. Możemy sobie ustawić na przykład 1. 2, 3, 4 i widzimy tutaj, że podawało się, pisało nam się 1, 2, 3, 4. Dajmy jeszcze raz transponder i teraz możemy wybrać tryb pracy, na przykład standby, czyli jak jesteśmy zaparkowani jeszcze na parkingu, to dajemy standby, tak? On, to jak już tak toczymy się na pas, możemy dać on. Jak lecimy, możemy dać alt, bo to dodatkowo wysyła informacje o naszej wysokości. I mamy tryb ground, czy ground, kontrola lotu widzi naszą pozycję. No, tu mamy standby, czy jesteśmy wyłączeni w ogóle. Więc może tą opcję dajemy podczas kołowania możliwe, tak, tego grounda. I mamy visual flight rule, czyli ustawia nam się squawk od razu na zasady lotu z widocznością, czyli to będzie 1200 dla Stanów Zjednoczonych. Niestety to nie działa, coś mi się tutaj wykrzaczyło. Ale normalnie by to było 1200. I mamy jeszcze opcję ident, to też jest tutaj przy transponderze i okej, to chyba działa tylko dla. Aha, dobra, teraz mi się zacięło. Niestety to się zdarza. Jeżeli użyjemy Visual Flight Rule, to się zacina i w tej chwili w ogóle nie mogę się przyłączyć na żadne inne opcje. Ale normalnie ident by nam tutaj zadziałał i podświetliłoby się ident, czyli identyfikacja, gdy zostaniemy poproszeni przez ATC, przez zwierzę kontroli lotów o identyfikację, to ciskamy ident. Timer i ref nie działa i mamy nearest, czyli najbliższe tutaj nasze lotniska wokół nas, właśnie pogrupowane od najbliższego. No i najbliższe to jest nasze lotnisko w San Francisco, na którym się znajdujemy. Mamy tutaj kurs, jakim powinniśmy lecieć do tego lotniska, mamy odległość do tego lotniska, tu mamy w jaki sposób możemy lądować, tu mamy dostępny ILS, na przykład na tym lotnisku drugim mamy Visual Flight Rule, czyli nie mamy pomocy nawigacyjnej, więc żeby tam lądować musimy mieć no, dobrą pogodę, na tyle dobrą, że będziemy tutaj mogli zobaczyć lotnisko w miarę wcześnie. Tutaj mamy częstotliwość dla approacha też podaną dla tych lotnisk i mamy runway, czyli długość pasa startowego. I teraz możemy sobie to jeszcze scrollować, bo tu mamy dużo więcej lotnisk, tu mamy suwak, niestety ten suwak nie da się ciągnąć myszką.
musimy to zrobić tak jak w prawdziwym urządzeniu, czyli musimy najpierw zaznaczyć kursor. Żeby zaznaczyć kursor, tu mamy pokrętło Flight Management System i klikamy to pokrętło po prostu i zaznacza nam się kursor. Teraz scrollując o dół, kursor nam przychodzi na kolejne lotniska i możemy sobie w ten sposób podejrzeć konkretne lotnisko do góry. No i dajmy sobie to lotnisko, potwierdźmy teraz Enterem. Mamy dodatkowe informacje, mamy kod ICAO, mamy nazwę tego lotniska, mamy, że jest publiczne, bo może być też prywatne i mamy tutaj elewację lotniska podaną i jego współrzędne graficzne, gdzie się znajduje. No jedyne co możemy zrobić to dać back, a szkoda, bo mogłaby tu zadziałać opcja direct to, co chyba powinno zadziałać normalnie. Ale tu jedynie klawiszem Enter, tu mamy ENT od Enter, potwierdzamy i zamykamy to okno, dalej jesteśmy tutaj. Możemy dezaktywować kursor też klikając jeszcze raz to pokrętło FMS, kursor się dezaktywował i Nearest jeszcze raz, żeby ukryć to okno. Tutaj też Clear powinien to zamknąć, tak, ale nie wyłącza nam podświetlenia, co z jakimś bugiem. Tak, wyłącza podświetlenie. Dobra. I mamy alerts, jakieś alerty, ale tutaj też nigdy nie zauważyłem, żeby to działało, nic to nie aktywuje. Zobaczmy jeszcze te przyciski. Tutaj tą prawą stronę, bo tu mamy... Nie wszystkie przyciski niestety działają, ale ogólnie mówiąc tu mamy direct to, czyli możliwość powiedzenia autopilotowi, gdzie chcemy lecieć, dokładnie do jakiego tam miejsca. Tu akurat to będzie tylko lotnisko. Mamy przycisk clear, który ma czyścić wszystko, co tu się wyświetla, ale też nie zawsze to chyba działa. Mamy jeszcze przycisk plan lotu, FPL. Tu nam pokazuje nasz plan lotu oraz aktualną pozycję, odkąd dokąd lecimy. Czyli w tej chwili ja dopiero jestem na początku planu lotu, na początku mojej trasy, więc tutaj nic się innego nie wyświetla. Tu mamy dodatkowo jakieś przyciski menu i procedury. Menu oczywiście tutaj powinno działać i powinno nam dać możliwość na przykład przeskoczenia się między różnymi punktami na trasie, tak żeby lecieć od razu do jakiegoś innego punktu. Niestety tu w ogóle chyba to nie działa. Tu plan lotu możemy włączyć i włączyć tym przyciskiem tylko. I mamy procedury, tak? Procedury też nie działają. Tutaj przy podejściu do... Przynajmniej nie zauważyłem, żeby działały. Może muszę też sprawdzić dokładnie, ale nie zauważyłem, żeby procedury działały, a tutaj byśmy mieli po prostu procedury do lądowania, czy to właśnie wedle GPS-a, wedle ILS-a, wedle jakiegoś tam WORA i tak dalej. No tutaj niestety te procedury nie działają. No i mamy clear, czyli czyść, czyli też inaczej zamknij, co tutaj jest. Nie zawsze to działa. I mamy klawisz Enter jako potwierdzenie pewnych akcji. Gdy nam tutaj miga jakiś kursor, to możemy go potwierdzić klikając Enter. Tutaj u góry mamy jeszcze tutaj taki joystick. Jest pokrętło i joystick jednocześnie. Niestety działa tylko pokrętło. Pokrętło nam robi zooma na mapie. Czyli jak to tu pokręcę, widzimy range. W tej chwili 15 mam 15 mil morskich jako zasięg widoczności. Możemy go sobie zwiększyć. No, dałem sobie 50. Czasami trzeba poczekać, aż ta mapka się odświeży dobrze i wczyta, bo czasami może się coś przyciąć tam, bo ta mapka jest pobierana oczywiście z internetu i czasami możemy mieć lagi przy odświeżaniu się takiej mapy. No i może dać zooma i oddalać, tak? I tylko tyle. Mapka jest też tylko w kierunku north up, czyli północ jest do góry. Może być jeszcze track up, ale to się ustawia w opcjach tego Garmina. Niestety ten symulator tego nie oddaje, mamy zawsze tylko north up. No i wracając do naszego joysticka, tutaj jeszcze mamy coś takiego, nawet jak najedziemy to kursorem myszy, to mamy podpowiedź, że shift to activate map pointer, czyli trzymając przycisk shift powinien nam się aktywować jakiś kursor, którym moglibyśmy przesuwać tą mapę w górę i w dół. Ja tutaj trzymam shift i klikam to i scrolluję, ale to nie działa niestety, nie zauważyłem, żeby to działało. Tu mamy też aktywne przyciski o map pointer up, do przesuwania takiego pointera do góry, czy w lewo, czy w prawo i w dół. Niestety te przyciski chyba też nie działają i nie zauważyłem, żeby to działało. No i tyle chyba, jeżeli chodzi o tutaj te wszystkie przyciski, jeżeli chodzi o primary fly display. I niestety zaciął mi się całkiem ten wyświetlacz teraz. On nie będzie już mi pokazywał prawidłowo chyba prędkości i wysokości. Zobaczmy, że ja kręcę headingiem i nic się nie zmienia, tak? Po prostu zaciął się poprzez to, że kliknąłem sobie w transponder Visual Flight Rule. No i niestety są takie bugi i mankamenty tego FG-1000, że po prostu potrafi się przyciąć i
No i teraz widzimy, że taśma mi stoi z prędkością i wysokością, więc zobaczmy, czy jeszcze mogę tutaj zmienić. Jeszcze mogę. Nawy działają, ale już heading nie. No niestety. No i przy takim czymś to już chyba tylko restart symulatora, bo nie znalazłem możliwości, żeby to odblokować. Tutaj mamy zdebaguj i przeładuj model samolotu. Możemy spróbować, ale jakoś nigdy mi to nie naprawiło problemu. Zobaczmy, czy tym razem też nie. Heading kręcę, ale się nie zmienia. Niestety tutaj pogoda jeszcze działa, znaczy wiatr. Także myślałem, że wzbije się w powietrze i zobaczymy sobie jeszcze te taśmy i tak dalej, ale muszę zresetować symulator, także teraz to zrobię. I jestem z powrotem w symulatorze, ustawmy tu sobie wszystko, że tak powiem, na nowo, czyli kurs, heading synchronizowany, ciśnienie powinno być ok. Wysokość lećmy na 5000, ok. CDI, tu jeszcze GPS, no data. Stawmy sobie, czytajmy sobie plan lotu. Ja tu sobie już przygotowałem wcześniej plan lotu. Mam go do pliku zapisanego. Tutaj nie wszystkie informacje się jeszcze wyświetlają. Zresetujmy to okno. Ok, jest więcej informacji. Aktywujmy sobie plan lotu. Aktywowany, mam nadzieję, tu się wyświetla. Tak, tu nam się na mapie też wyświetla plan lotu. Ok, wygląda chyba wszystko dobrze. Także transpondera już nie będziemy sobie zmieniać za bardzo. Może tylko dajmy sobie tryb Alt. O. Będziemy startować. Światła mamy. Też mam nadzieję, nie zapomnę wam powiedzieć o opcji Direct To, jak ją sobie tutaj aktywować, bo tego nie powiedziałem, a są też fajne rzeczy. Na razie sobie wystartuję. Shift B. A może jeszcze sobie włączę wiatr, opcję wiatru. O. Ok, wiatr bardziej z prawej mi tu wieje. Dobrze, możemy startować. Ja tutaj bardzo delikatnie to robię, dlatego że ten samolot potrafi bardzo dryfować i się ślizgać po pasie. Na taśmie prędkości widzimy, że mamy już nasze wskazania, markery prędkości. Ok, ja już wystartowałem. Tak, prędkości tam VX, VY i VG. Dobrze, pełny ciąg jest i wzbijamy. Troszkę za ostro do góry, ale ok. Aktywujmy sobie heading. VS jest 900 stóp, ok. Aktywujmy autopilota. Przyciskiem AP. Dobrze, teraz autopilot nam tutaj trzyma stery. Mamy potwierdzenie z tryb heading. AP jest autopilot włączony. Vertical speed 900 stóp na minutę. To myślę, że jest ok. Chociaż troszkę wolno lecę. Może jednak ten kąt zmniejszę. Coś się nie może rozpędzić. Dobrze, nabieram prędkości. Także teraz aktywujmy sobie podążanie zgodnie z planem lotu. Co prawda na razie i tak jestem prawie że na ścieżce z planem lotu, dlatego że lecę headingiem wzdłuż osi pasa, ale aktywujmy sobie teraz tryb NAV, tak żeby tutaj był GPS on route, więc dajmy sobie NAV. Widzimy też, że nam się tu zmienił napis na GPS. Teraz GPS nawiguje, chociaż nie wiem czemu
Nie mam wskazań igły. Czasami. O, teraz jest. To się czasami coś psuje, ten CDI. Nie zawsze mi tutaj prawidłowo też wyświetla. Ale dobrze, troszkę się już rozpędziłem. Ponad 100, no prawie 100 węzłów. Włączmy sobie mapkę może. No i okej, lecimy sobie. No i tak wygląda tutaj to w trakcie przelotu. Widzimy też te kreski magento, to jest tendencja teraz samolotu do wzbijania się, tak, mam kreskę do góry. Jeżeli ta kreska magento szłaby w dół, to byłaby tendencja do zniżania się i to mniej więcej nam mówi, że za ile sekund, na jakiej wysokości będziemy za 6 sekund. Tak to wygląda i tak samo jest z prędkością, tylko tutaj to nam to miga. Ale jak na przykład odciągnę manetkę przepustnicy, no to widzimy, że tendencja prędkości idzie w dół, tak? Czyli że mamy tendencję do zwalniania. Teraz dałem ciąg pełny i mamy tendencję do zwiększania prędkości. No i tu są te wspomniane markery, prędkość VY, VG i poniżej jest VX. Dobra. Zobaczmy sobie opcję Direct To. Bo teraz, jeżeli no, nie chcemy podążać zgodnie z planem lotu, chcemy na przykład lecieć gdzie indziej do innego lotniska, na przykład bezpośrednio, to też możemy tak sobie wskazać teraz. Ja na przykład tu sobie poszukam jakiegoś lotniska. Zobaczmy sobie to lotnisko. Sierra, nie, Kilo Sierra Oscar Charg. No i załóżmy, że chcemy lecieć bezpośrednio do tego lotniska, więc dajemy sobie ten właśnie przycisk Direct To, który nam włącza takie okienko. Ten przycisk jest też dostępny tutaj w Multifunction Display. Teraz miga nam tutaj kursor na czterech znakach. Musimy wprowadzić kod ICAO lotniska. Niestety to działa tylko z lotniskami. Nie da się wprowadzić na przykład Wora, że chcemy lecieć do Wora, co według mnie jest błędem. Powinna być chyba taka możliwość, że chcemy lecieć też do Wora i wtedy moglibyśmy wprowadzić trzy znaki, tak? Bo wory są oznaczone trzema literami. Ale dobrze, wprowadźmy sobie ten kod ICAO, tam tu jeszcze zooma, Kilo Sierra Oscar Charlie. Normalnie, pokażę wam jak to zrobić normalnie, jakbyśmy byli w prawdziwym samolocie. Używamy do tego pokrętła FMS, Flight Management System, i najpierw aktywujemy kursor. Klikamy sobie ten przycisk i scrollujemy w dół i teraz kursor nam miga, tego nie widać, ale kursor nam miga na pierwszym znaku, tego niestety nie widać, więc kręcimy dalej, normalnie kręcimy rolką to pokrętło FMS i pojawia nam się tutaj tak litery alfabetu i szukamy litery K, tak, najpierw kilo, jest kilo, teraz musimy przejść do następnego znaku, żeby wpisać S, tutaj kręcimy teraz z shiftem, żeby przejść do następnego znaku, czyli trzymamy shift, kręcę tutaj na FMS-ie raz i powinien być kursor na drugim znaku, więc kręcimy teraz bez shifta i szukamy S. S będzie do tyłu lepiej znaleźć, szybciej. O, jest S. I teraz znowu z shiftem i kręcę w dół. Jestem na trzecim znaku i raz kręcę normalnie bez shifta i zmieniam literkę na A. Teraz z shiftem kręcę w dół. Jestem na ostatnim znaku i tu kręcimy już normalnie na C. Jest C. No i jest nasz kod ICAO wprowadzony. No, jest to jednak troszkę zabawy, tak? Tutaj normalnie są dwa pokrętła, oczywiście pilot używa dwóch pokręteł, dużego i małego. Już nie pamiętam, który jest do którego, ale może duży skacze, a mały kręci cyferkami, tak? Znakami. Mamy wpisane, więc dajemy Enter, tak? Potwierdzamy Enterem. Mamy też potwierdzenie, że tak, znalazł takie lotnisko, mamy bearing, kurs, jaki byliśmy lecieć do tego lotniska, mamy dystans do tego lotniska, potwierdźmy to. Widzimy też na mapie, że narysowała nam się kreska bezpośrednio do tego lotniska i widzimy też, że no, samolot leci już na to lotnisko, tak, wykręca nam na nasz kierunek Direct To. Ok. Ale dajmy na to, że chcemy to anulować. Chcemy wrócić do naszego teraz planu lotu normalnie, jak leciliśmy, więc
dajemy sobie Direct tu jeszcze raz i po prostu zatwierdzamy te krzaki, że tak powiem, czyli dajemy Enter, Activate, Enter. Widzimy, że nasz Direct tu się usunął i samolot wraca na nasz plan lotu. Ale to jest oczywiście niewygodne trochę, tak? Znaczy nawet bardzo niewygodne, jeżeli chodzi o kręcanie tutaj tymi pokrętłami. Na szczęście tutaj twórcy pomyśleli, żeby wprowadzać takie rzeczy z klawiatury. I mamy do tego skróty klawiszowe, tak zwane multi-key, czyli coś, co już pokazywałem, jak ustawić sobie własne przypisania klawiszy i tam pokazywałem o te multi-key, że możemy też sobie stworzyć i własne multi-key, jak i właśnie możemy z niego korzystać w różnych samolotach. I tutaj aktywujmy sobie najpierw Direct to opcję. OK, jesteśmy, dajmy jeszcze kursor. Nie wiem, czemu teraz nie miga, ale zakładam, że tu miga kursor i że jest wszystko OK. Żeby teraz aktywować multiki, no to dajemy znak dwukropka, czyli z shiftem, tak, dwukropek. Pokazuje nam się nowe okienko tutaj. To jest standardowe okienko z FlightGeara, to nie jest nic związanego z FG1000. Multi-key jest to po prostu funkcja FlightGeara do wprowadzania pewnych skrótów klawiszowych i odpalania pewnych funkcji ze skrótów klawiszowych. Pewną sekwencją klawiszy, o tak by to nazwać. I tu mamy sekwencję, że najpierw dajemy właśnie dwukropek, teraz dajemy P jak Primary Flight Display, bo możemy też dać M i to by było wtedy Multi-Function Display. Widzimy też, że po wciśnięciu P, no by the way, jesteśmy już na 5000, wyrównuje nam samolot. Także po wciśnięciu P podświetla nam się też, że jesteśmy właśnie prawidłowo ze naszym skrótem klawiszowym, że znalazł takie coś. Podświetlił nam Primary Flight Display i teraz dajemy klawisz S jak String i mamy coś takiego teraz jak Primary Flight Display String Input. I to oznacza, że teraz możemy wprowadzić jakiś tekst, który chcemy wprowadzić do Garmina. No i co chcemy wprowadzić? Chcemy wprowadzić kod ICAO lotniska, więc teraz po prostu piszemy to, co chcemy wprowadzić, czyli Kilo Sierra Oscar Alpha Charlie, znaczy tak, Kilo Sierra Alpha Charlie, tu mamy też potwierdzenie, że tak jest. No i teraz wystarczy zatwierdzić to Enterem. OK, zamknęło mi jeszcze mapę, więc potwierdzam jeszcze raz Enterem. I wprowadziło się, tak? Więc nie musimy kręcić tym pokrętłem. Jest to bardzo fajna i szybka metoda wprowadzania znaków, czyli po prostu dwukropek, PS i już mamy i piszemy to, co chcemy, tak? Dobrze, ja to usunę. I teraz aktywujemy sobie to jeszcze raz i samolot znowu nam wykręca do naszego lotniska, które sobie wybraliśmy jako Direct tu i widzimy, że samolot tam teraz podąża. Jako ciekawostka mamy jeszcze, jeżeli chodzi o Primary Flight Display, też możliwość operowania z tymi skrótami, jeżeli chodzi o softki, o te klawisze na dole. Niestety jest tam błąd, bo nie możemy użyć softki 11 i 12, ani 10. Tylko od 0, znaczy od 1 do 9, tak? I mamy pierwszy softki, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. No ja użyję sobie na przykład czwarty softki, czyli to jest włączenie tych opcji Primary Flight Display. No i to robimy dwukropek P i piszemy 4. I widzimy, że włączyło mi się to, tak? Włączyły mi się opcje Primary Flight Display. No niestety, żeby dać back w ten sposób, to musiałbym wpisać tutaj 11. Niestety to działa tak, że jak damy dwukropek P11, to on już przy jedynce wychodzi i używa jedynki, więc nie da się pisać dwóch znaków jako 10, 11, 12. A szkoda, troszkę to zepsuli, bo mogli to dać na potwierdzenie klawiszem Enter i dałoby się pisać 10, 11 i 12. Ale w ten sposób możemy też przełączać sobie tutaj te przyciski przynajmniej do tego pola 9. Czyli na przykład Ident to będzie 9, więc damy dwukropek P9 i widzimy, że aktywował mi się Ident. To jest tak, jakbym kliknął ten przycisk, więc tak to działa. No dobrze, ja tam sobie zmierzam teraz do lotniska. Orbital RVM się łączył. Do lotniska. No proszę, tak się zagadałem, że na klapach lecę. Fajnie, fajnie, że zerknąłem na widok zewnętrzny. Lecę sobie teraz do mojego lotniska, do tego mi też pewnie prędkości tak nie mógł rozwinąć, do naszego lotniska i tam sobie wyląduję. Zobaczymy sobie podejścia ILS.
tego lotniska. Ja tu sobie sprawdzę jego namiary. Dajmy sobie autopilot, nie autopilot, pozycja, wybierz lotnisko. Czyli Kilo Sierra Alfa Charlie. Mamy tutaj ILS na pasie drugim. 110-30. No wiatr mamy z kierunku 3-11. No okej. Okay. Myślę, że mniej więcej możemy sobie tu wylądować. 110-30. Ustawmy sobie teraz. No nie, to chciałem tutaj NAV. Aktywujmy sobie NAV 1. 110 to już nie mamy, ale tu mamy, dajmy sobie 110 i teraz skręcimy normalnie na 300. Jest 300, aktywujmy. Tu mamy potwierdzenie. Tak, tu się jeszcze nie aktywował ten ILS na mapie. A to do tego, że jesteśmy w trybie GPS, to tak trochę dziwnie działa. Niestety nie fajnie jak dla mnie. Tak, tu mamy jeszcze dystans 58 mil morskich, dosyć daleko. Więc przyspieszę czas, żebyśmy tu nie czekali i... Tylko bardzo, bardzo mi zamula teraz. No niestety Garmin, to urządzenie FlightGeara FG1000 bardzo mocno tutaj obciąża też i komputer, bo wyświetla się cała mapa. Ale może pokażę wam tutaj funkcję, że możemy sobie wyłączyć też to topo i terrain. Może powinno działać troszkę płynniej. Oczywiście taka mapka ta wsadowa też tutaj nam troszkę spowalnia. Więc wiadomo, im więcej funkcji powłączamy sobie, tym niestety też i bardziej topornie będzie to działać. Dobrze, więc ja może przełączę się na tryb heading. Zobaczmy. Także tak, synchronizuję sobie, bo widać co robię, synchronizuję sobie z shiftem, klikam heading, synchronizowałem, przełączam się na heading, jest heading. Teraz tu się przełączę z CDI na log pierwszy, ok. Możemy sobie ustawić teraz pokrętłem kurs. No nie musimy, jeżeli chodzi o ILS-a, ustawiać kursu, ale możemy, żeby to no, dawało nam lepsze wskazówki wizualne. Tam było 0,2. No, chyba będzie dosyć mocny boczny wiatr. Ale zobaczymy, jak się ląduje ILS-em. Niestety na mapce wciąż nie mamy aktywowanego jakby tego ILS-a. Troszkę mnie to niepokoi. Przeklikajmy się przez te CDI-ki. Dobrze. Podejrzewam, że on się aktywuje, jak włączymy sobie NAV-a, opcję NAV. Ewentualnie Approach. Chociaż teraz pewnie i tak jestem jeszcze za daleko może, żeby... odebrać sygnał z tego ILS-a.
Dobrze, troszkę teraz zniżę lot. Tutaj chyba nie mam aż tak górzystego terenu. Więc zejdę sobie troszkę niżej i zobaczymy też, jak tutaj działają inne opcje, jak na przykład Flight Level Change. Więc teraz mamy Alt 5000 trzymane. Ja sobie tutaj przekręcę tym pokrętłem z Shiftem i dam sobie od razu na przykład, no dajmy sobie 3000 na przykład. I użyjmy tej opcji Flight Level Change. Zobaczmy, że ona uzbroiła nam prędkość. Taką, jaką obecnie lecę, jest to 111 węzłów. No i tak mi tutaj to wyświetla teraz, Flight Level Change 111, więc samolot będzie starał się ciągle utrzymywać tą prędkość, 111 węzłów. A ja teraz, ruszając właśnie przepustnicą, będę mógł dostosować zniżanie, tak? Więc odcinam teraz przepustnicę i widzimy, że samolot, tak, zaczyna schodzić. Widzimy prędkość pionową, ale naszą prędkość ciągle utrzymuje, tak, na wartości 111. Więc tak działa Flight Level Change. Bardzo fajnie i ciekawie to rozwiązali. Powiem szczerze, że nie widziałem jeszcze takiego rozwiązania, bo przeważnie Flight Level Change po prostu powodował, że ustawiał się jakiś tam vertical speed. Tak, a jeżeli ustawię pełny ciąg, to samolot nie będzie w stanie zniżać, tak, bo czy mówiąc tą prędkość, no jest w stanie zniżać, ale tylko no nieznacznie, tak? Widzimy minus 200 stóp tylko. A im bardziej mu odetniemy ciąg, tym on bardziej będzie mógł po prostu zniżyć nos samolotu. A robi to po to, żeby utrzymać właśnie tą prędkość, więc tak, teraz mamy nawet prawie minus 2000 miałem. No i oczywiście mamy też vertical speed. Teraz robię vertical speed, jestem minus 400, no bo taki miałem też prędkość pionową. No i teraz z kolei możemy trzymać sobie przepustnicę jak chcemy. Teraz po prostu tylko sterujemy prędkością pionową. Prędkość już jest odblokowana. Więc jak będę ostro zniżał bez odcięcia przepustnicy, to po prostu samolot będzie przyspieszał. A z flight level change prędkość będzie zachowana ta sama, co jest ciekawe. No dobrze, zniszmy sobie troszkę ten nasz pułap na 3000, teraz poprzez vertical speed. Tutaj jeszcze mamy troszkę dystansu, 25. Mil morskich, ale ja troszkę mogę już wykręcić tutaj na ILS, więc odbijmy na tutaj headingiem na East, może coś takiego bardziej. Tak, mamy uzbrojenie trzymania wysokości, 3000, tryb Alt jest w gotowości i tryb Alt się aktywował. Jeżeli chodzi o Nearest, tu jeszcze naszego lotniska nie widać. Poszukajmy go może. Kilo Sierra. O jest, Kilo Sierra. Elewacji lotniska chcę zobaczyć. Tutaj mamy elewację 23 stopnie. Stopy. Także nisko położone lotnisko. To może zejdę jeszcze niżej. Zejdę sobie na 2. Nie w tę stronę. 2400 sobie zejdę. Dam teraz opcję Flight Level Change. I odetnijmy trochę ciągu. Dobrze, widzimy nasz localizer, tak? Musimy skręcać w lewo niedługo.
Ja już do tego sobie użyję opcji nav. Zobaczmy, co się stało. Aktywował mi się WOR, a tu mamy lock 1, czego troszkę nie rozumiem. Co? Jesteśmy do ILS-a. Wygląda na to, że jesteśmy do strony do ILS-a. OK. Ale nie widzę wskazówki ILS-a. Co jest też jakimś dziwnym błędem, tak? Mamy tylko podpisany lock. Użyję jeszcze CDI. Na GPS. O, lock. OK, teraz mamy wskazówkę. Jest WOR, autopilot, ALT. OK. No nie wygląda to za dobrze, że tak powiem, jeżeli chodzi o to, że trzeba zmieniać te CDI, żeby on tam załapał sobie tą wskazówkę. No ale dobrze, powinniśmy przechwycić ILS-a. Tutaj tego za bardzo nie widzimy. Ale lotnisko jest jeszcze tam daleko. Tak, tutaj jeszcze glide slope nie jest przechwycony, bo widzimy, że ten rombing jest na środku. Nie wiem, czy on nie powinien być w ogóle niewyświetlany, tak, że nie mamy sygnału, bo to by nam wskazywało, że jesteśmy na ścieżce. Wiatr będzie mocno boczny, niestety. Może troszkę niefortunne lotnisko dobrałem względem wiatru. No ale widzimy, że autopilot stara się przechwycić localizer, dlatego że lekko się nam odchylił w prawo, bo igła się nam odchyliła w prawo. Więc mam nadzieję, że przechwycimy za chwilę tego ILS-a, znaczy localizera, tak? Zbliżamy się. No i przechwytuje. Także wykręca teraz w lewo, bo i igła tam ucieka w lewo, więc samolot musi wyrównać tak, żeby igła pokryła się, ta środkowa część, z tymi zewnętrznymi. Tu mamy wskazówkę mówiącą, że jesteśmy do, czyli lecimy radialem do radiolatarni, w tym wypadku naszego localizera. No a ta strzałka oczywiście pokazuje kurs, jaki mamy nastaw tutaj kursu. Oczywiście ta strzałka mogłaby też wskazywać od, czyli wtedy ta strzałka by była z tej strony i wskazywała tutaj do tyłu, że tak powiem. Dobrze. Także jesteśmy na ścieżce. Glide slope zdaje się dalej jeszcze nie jest przechwycony. W sensie jeszcze nie mamy sygnału z glide slope'a. Ok, glide slope przechwycony, znaczy przechwycony. Mamy sygnał z glide slope'a i widzimy, że idzie w dół, więc trzeba będzie go przechwycić, więc dajmy approach. Widzimy, że wyświetlił nam się napis GS, glide slope, czyli mam nadzieję, że będzie przechwycony, jeżeli tutaj podlecimy jeszcze bliżej i przetniemy w końcu ścieżkę schodzenia, to nasz autopilot powinien nam przechwycić glide slope'a. Tak, no localizerze jesteśmy niemalże idealnie ustawieni. Jest boczny wiatr, więc widzimy, że nos samolotu jest troszkę w lewo skierowany. I to jest prawidłowo, no bo mamy 6 węzłów z lewej strony.
wiejących, więc musi samolot troszkę korygować. Jest glide slope przechwycony, super. Lotniska chyba nie widzę. Ale jeszcze mamy 7 mil morskich do lotniska. No i dobrze, samolot mi zniża, więc odetnę troszkę ciąg, żeby nie przyspieszać. Pasa wciąż nie widzę. Też możemy zobaczyć na naszej mapce, jak to wygląda. Lecimy sobie tu przez tego wora. To jest nasze lotnisko. Troszkę dziwne, że mamy tu informację WOR, tak? Że jesteśmy dostrojeni do wora, co troszkę może być mylące, bo jesteśmy na lokalizerze. Więc to chyba nie jest do końca poprawne. Ok, tu mamy outer marker nam teraz pika. Czyli taki marker zewnętrzny przy podejściu do ILS-a. Ok. Aha, tu jest lotnisko. No to wybrałem lotnisko. Nie widzimy pasa, jest gdzieś tam pod ziemią trochę. A ja się rozglądam gdzieś tam daleko. No niestety troszkę źle dobrałem lotnisko do tego lądowania, ale zrobiłem to naprawdę na, że tak powiem, chybił trafił. I nie widzimy pasa troszkę. Dobrze, wychylmy klapy. Tu schowajmy sobie. No, pechowe lotnisko wybrałem. Dobrze, pełne klapy. No tak 80, mogłoby być 70. No ale nasz FG-1000 doprowadził nas ILS-em do pasa. Sobie teraz dezaktywuję autopilota, tu nam miga na pomarańczowo, że autopilot jest wyłączany. Napis zniknął, więc autopilot jest wyłączony. Ok. Mamy teraz kolejny marker, ale nie wyświetla się. O jest, middle marker, teraz się wyświetla. MK. No troszkę nie wiem, gdzie jest próg pasa. Zakładam, że gdzieś celuje prawidłowo. Oj, pas mi zniknął. No dobrze.
Gdzieś tu jest pas. Dobrze, ja tu się już zatrzymam. Przyhamujmy. Niestety pas mi całkiem zniknął. Hamulec postojowy zaciągnięty. Także tak się prezentuje Primary Flight Display w Flight Gear. Jeżeli chodzi o Multifunction Display, omówimy to sobie w następnym odcinku, żeby już tego nie przedłużać. Zobaczymy sobie tutaj, co oferuje ten wyświetlacz. I jak się tutaj nim posługiwać. Także to tyle będzie w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć wam.